Hej, dzisiaj będziemy sobie odtwarzać pokoje ze sklepu IKEA. Oczywiście w The Sims 4. IKEA oczywiście kojarzy się, wiecie, no, z takimi prostymi meblami, jakimiś nie za bardzo skomplikowanymi. Bardziej w nowoczesnym stylu, ale też są różnorodne te rzeczy. I właśnie spróbujemy sobie odtworzyć te pokoje, które właśnie IKEA ma w swojej ofercie. Ale zanim oczywiście do tego przejdziemy, to musimy zbudować dom z zewnątrz. Ten dom uznałam, że po prostu, no jakby w IKEA nie znajdziemy domów gotowych, takich wiecie, z zewnątrz. Dlatego uznałam, że fajnie by było może zbudować ten dom w stylu szwedzkim, bo właśnie ze Szwecji pochodzi IKEA. Tutaj oczywiście z pomocą mi przychodzi wujek Google, który oczywiście pokazał nam, jak te domki wyglądają. I z tego, co ja tutaj wywnioskowałam z tych właśnie trzech domków, albo raczej z tych trzech obrazów, które wam się teraz pokazały, no to te domki są mega proste i po prostu mają bardzo prostą bryłę, dlatego też sobie taką zrobimy w Simsach. Także właśnie, musimy zacząć od postawienia tak naprawdę tutaj jakiegoś klocka, takiego kwadraciaka totalnego, bo właśnie te domki tak mniej więcej wyglądają, że to są takie kwadraciaki, ale widziałam, że jeszcze na jednym zdjęciu, które właśnie tam widzieliśmy, znalazłam raczej w Google, no to po prostu te domki na przykład mają jakąś tam jedną wystającą część i ona zazwyczaj jest właśnie tutaj z przodu, więc my też sobie tak zrobimy. I to byłby nasz po prostu taki dosyć bardzo prosty domek. Ej, powiem szczerze, że ja nigdy takich nie robię, a naprawdę na razie to wygląda git. Wydaje mi się, że polecimy raczej w takie żółte kolory, bo właśnie te zazwyczaj domki albo miały żółty kolor, albo niebieski, albo czerwony, z tego co właśnie zauważyłam, dlatego teraz oczywiście też tak powiedzmy, że zrobimy. I tutaj chciałabym, żeby ten taras jakby przechodził nam w takie coś, że tutaj właśnie z obu stron będą schodki i tutaj właśnie zrobimy sobie taki mini ogródeczek z tyłu. Wszystko tam się wydaje być mega proste i po prostu równe, bez żadnych takich, wiecie, wygibasów, dlatego ja nawet sobie użyję tutaj, a konkretnie tego płotu. I tutaj właśnie w ten sposób go postawię i teraz możemy w sumie przejść do malowania właśnie tego domku. I tutaj totalnie chciałabym użyć tego koloru, bo jakby nie patrzeć, no to on jest tutaj idealny. Wykończenia dachów ja sobie zrobię po prostu białe. No i oczywiście musimy też zmienić dachówki i z tego co zauważyłam, to te dachówki są takie dosyć podchodzące pod taki czerwony kolor tam. Ja też nie wiem, czy ja znajdę taki odpowiedni w Simsach, bo on nie był aż tak czerwony, no i właśnie, on nie był taki aż tak czerwony i ja nie wiem trochę, czy to powinno tak wyglądać. Dobra, wiecie co, zostawimy sobie takie dachówki, jakby chyba wydaje mi się, że będą spoko. Dobra, także już mamy kolory dobrane, jeszcze tylko nam zostały fundamenty, no i te fundamenty raczej też sobie zrobimy po prostu jakieś takie zwykłe białe. Dobra, zrobimy sobie szare jednak, ale będą miały tą końcówkę właśnie taką białą. No i dobra, teraz jedyne co nam zostało, tutaj może dać jakieś okna, przydałoby się. No i te okna też zazwyczaj wyglądały tak normalnie, po prostu zwykłe białe okna, także też sobie takie zrobimy. Dobra, także okna już mamy i oczywiście drzwi też tutaj wstawiłam, dałam może takie trochę szersze, trochę większe. No i jeżeli chodzi o podwórko, to raczej nic specjalnego tutaj nie będziemy robić, bo tak jak zauważyłam, to te podwórka nie są jakieś takie zagospodarowane bardzo z tego, co tutaj widziałam. To zrobimy sobie w sumie może coś na zasadzie jakichś tutaj kamyczków. Jeszcze nie wiem, jakbym chciała, żeby to wyglądało, ale chciałabym na pewno, żeby to wyglądało lepiej niż to zrobiłam teraz. Dodam jeszcze wokół tej ścieżki z przodu domu trochę kamyczków, żeby tutaj właśnie tak może trochę odgrodzić to. I jeszcze w te kamyczki pododaję trochę roślinek i je, po prostu dam takie, wiecie, zwykłe roślinki, zwykłe krzaczki tutaj właśnie w tym miejscu. No i jeszcze sobie tutaj drzewo posadzimy może z tej strony jakieś fajne. Niech to będzie na przykład takie i może jeszcze gdzieś tutaj w tym miejscu jakieś inne. No i dobra, tak by się właśnie ten domek z przodu wtedy prezentował, ale teraz musimy ogarnąć trochę tą część, ponieważ no tu będzie trochę ciężej. Trochę ciężej coś tu zrobić będzie, ale pierwsze co bym chciała zrobić, to właśnie też zrobić trochę tutaj kamyczków dać. I tutaj w tym miejscu bym chciała zrobić, wiecie, tak półokrągło może te kamyczki porozstawiać. I tutaj posadziłam w ogóle takie roślinki. Wydaje mi się, że spoko całkiem będą tutaj się prezentowały. Także dobra, na razie to ja sobie tutaj rozdzielę pomieszczenia, bo chciałabym, żeby tutaj wyszły dosyć duże pomieszczenia, bo wydaje mi się, że w tych pokojach, które właśnie będziemy sprawdzać, no to te pokoje będą jednak takie, że nie większe, ale po prostu może będą wymagały więcej miejsca do postawienia, no bo wiadomo, rzeczywistość, a Simsy to co innego zupełnie. Dobra, tutaj stwierdziłam, że najlepiej będzie zrobić to w taki sposób, te rozmieszczenia pokojów zrobić właśnie tak. Tutaj byśmy sobie zrobili oczywiście łazienkę, tutaj by była kuchnia, tutaj dalibyśmy jakąś jadalnię trochę mniejszą, no i tutaj wejście z salonem, no i tutaj właśnie taki mały korytarzyk, bo tutaj właśnie w tym korytarzyku będą tylko schody, no i lecimy teraz na górę. Chciałabym tutaj chociaż trzy sypialnie zmieścić, no i tak właśnie by te sypialnie tutaj wyglądały, no i tutaj jeszcze sobie zrobimy trochę mniejszą łazienkę. Ale wiecie co, tak się zastanawiam, że może zaczęlibyśmy od zrobienia tutaj tarasu jeszcze na zewnątrz i zobaczymy sobie, czy IKEA ma jakieś fajne inspiracje, albo jakieś fajne pokoje, albo jakieś fajne meble po prostu właśnie do ogrodu. Dobra, tutaj znalazłam taki pomysł właśnie, który IKEA nam tutaj proponuje, także całkiem wydaje się spoko i tak właśnie sobie to urządzimy, czyli musimy dobrać po prostu meble z białą tkaniną i po prostu z jakimś ciemnym drewnem. No i do tego oczywiście jakieś roślinki, jakieś tutaj lampiony, no i oczywiście jakiś taki słomiany dywan z tego, co tutaj widzę, także idziemy to robić. Dobra, szczerze mówiąc nie sądziłam, że kiedykolwiek użyję tej kanapy, ale to jest chyba ten dzień, patrzcie, to jest w ogóle kanapa z Witaj w pracy. Nie, nie wierzę, że ja w ogóle tego używam, ale patrzcie, bo ona tutaj mam wrażenie, że jest idealna.
idealna, bo patrzcie, no tutaj jest tak jakby, jest po prostu brązowe drewno, do tego wszystkiego jakieś takie, no dobra, to są akurat szare poduszki, czy tam bardziej tkaniny, no ale nawet tutaj tak w miarę pasuje. Do tego musimy sobie oczywiście dobrać stolik. Ja bym ogólnie wzięła taki stolik, chociaż on jest trochę wąski, ale raczej będzie tutaj w miarę pasował, ponieważ on ma takie tutaj też wykończenia, tak jakby takie paskowane, nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, takie jakie tam były. Do tego wszystkiego jeszcze nam jest potrzebny stolik kawowy. Niestety on jest taki trochę duży, ten co ja tutaj mam, tak w miarę pasujący, ale ja sobie go zmniejszę po prostu i nic sobie na to nie postawimy, bo z tym jest trochę kłopot. I wiecie co, teraz pomyślałam, że z tej szafki można zrobić po prostu szafkę taką składającą się z dwóch szafek i to będzie w miarę spoko wyglądało, ponieważ no wiecie, to po prostu to się połączy ze sobą i to będzie wyglądało jak jedna większa szafka. Dobra, tutaj nam na pewno jest potrzebny dywan i to jest taki właśnie słomiany dywan i ja bym totalnie użyła tego. Do tego jeszcze z tej strony też sobie dołożę takie ze dwa fotele, bo tam też były fotele, tam też były kanapy, więc wydaje mi się, że tutaj jak najbardziej te fotele będą pasowały. Jeszcze nie możemy zapominać o oświetleniu i oświetlenie też zaraz tutaj gdzieś umieścimy, ale na razie oczywiście skupmy się na tych roślinkach i te roślinki to może właśnie tutaj byśmy dali taką jedną, a tutaj za tymi fotelami dałabym jakąś taką drugą. Do tego wszystkiego tutaj bym oczywiście umieściła jakieś lampiony. Te lampiony, no to akurat weźmiemy sobie może białe i jeszcze sobie na ścianę, wiecie co, powiesimy takie same, właśnie na tą część, gdzie jest ten nasz domek już. To nawet może weźmiemy sobie takie skrzyneczki, tylko że białe właśnie też, a nie takie okrągłe, tylko wiecie, takie skrzyneczki i wygląda to całkiem spoko. Także wydaje mi się, że taras jak najbardziej na plus i teraz sobie przejdziemy oczywiście do środeczka i tutaj będzie nam potrzebny teraz jakiś pokój dzienny albo salon, bo właśnie od tego sobie zaczniemy. Bardzo mi się spodobał ten salon, bo wydaje mi się, że będzie idealnie pasował jakby do naszego domku, ogólnie tak stylistycznie, może stylowo. I to jest po prostu taki beżowy salon razem z jakąś szarą kanapą, z jakimiś dekoracjami takimi beżowymi. Trochę mi się nie podobają te półki, które są nad kanapą, ale no i tak będziemy musieli zrobić, także no nie będę tutaj gadać, co mi się podoba, a co nie. I tutaj jak widzicie też jest pokazana druga część tego salonu, gdzie jest właśnie miejsce na telewizor i nad tym telewizorem też są właśnie poumieszczane takie półeczki. Plus jeszcze jest szafka pod telewizor, która wiecie, no jest po prostu taką zwykłą szafeczką, plus jakieś dekoracje, plus jakiś wózeczek obok, także zróbmy sobie to w Simsach. Dobra, pierwsze co musimy zrobić ogólnie w tym domu, to na pewno dać jakąś jasną podłogę i do tego oczywiście jakąś jasną ścianę, bo tam były po prostu użyte jakieś beże, no wiecie, szarości beże i w ogóle te sprawy. I jeszcze jedna rzecz, którą musimy tutaj zrobić, to dodać jakieś drzwi, jakieś przejścia. Ogólnie może trochę głupio to będzie wyglądało, ale chciałabym właśnie tą przestrzeń jednak zostawić na taki salon, typowy salon. Tutaj właśnie damy sobie jakiś po prostu pod telewizor szafkę, a tutaj właśnie w tej części zrobić jednak przejście do pozostałych pomieszczeń. No i trochę dziwnie, że będzie po prostu można wejść z jadalni do korytarza dopiero ze schodami i do kuchni, także to trochę wygląda dziwnie, trochę jest tak, można powiedzieć, że jest tak jak w Escape Roomie trochę, ale jest dobrze. W labiryncie bardziej, jak nie w Escape Roomie, co ja gadam. Powiem wam, że ciężko jest tutaj znaleźć jakąś fajną szarą kanapę w tych Simsach. Nie no, wiecie co, no chyba musimy wziąć z podstawki kanapę, no bo ja tutaj nie znajdę jakiejś lepszej. Dobra, no to weźmiemy sobie ten kolor w takim razie, bo ten już jest taki w miarę podobny do siebie. Ja w ogóle zrobię to sobie taki narożnik z tego, jak widzicie, trochę powpycham to do siebie, żeby to jakoś wyglądało, żeby to faktycznie przypominało kanapę taką narożną. Do tego jeszcze tutaj umieszczę parę poduszek, bo tam oczywiście też te poduszki się znalazły. Dobra, tutaj właśnie jeszcze nad tą kanapą widziałam, że są półeczki. Są to białe półeczki zwykłe z różnymi dekoracjami, także oczywiście nad tą kanapą też bym chciała je tutaj umieścić. Ogólnie tam obok tej kanapy był jeszcze taki parapet, ale no to po prostu dekoracje sobie damy na szafki, te, które były właśnie na tym parapecie. A powiem szczerze, że ta ściana mi się przestaje na razie podobać trochę, więc zaraz trzeba będzie ją zmienić, bo ona zaczyna mieć tutaj jakąś teksturę taką dziwną. Tutaj jeszcze widziałam, że właśnie nad tą kanapą się znajdują też takie lampeczki. Właśnie w taki sposób, pewnie one są przystosowane do czytania, czy coś takiego, dlatego też je tutaj właśnie umieściłam. No i dobra, widzę, że tutaj też są roślinki, też są ogólnie takie, można powiedzieć, takie ażurowe trochę krzesła, nie wiem, czy ja dobrze mówię, ale chodzi mi o to, że one są takie plecione. O, ja to bardziej nazywam plecionymi krzesłami, dlatego może właśnie tutaj użyjemy takiego sobie w tym miejscu damy. Tutaj jeszcze widziałam, że była taka też lampeczka i to ta lampeczka była bardzo podobna do takiego czegoś, więc można by też tutaj gdzieś to wstawić w tym miejscu, no i tutaj właśnie to będzie. I jeszcze tutaj był stolik, który był taki dosyć biały, ale jednak miał tą górę taką drewnianą. To można by w sumie użyć takiego, on co prawda jest okrągły, ale zawsze możemy sobie zrobić to w taki sposób, że weźmiemy sobie takie dwa, trochę jeden mniejszy, drugi większy i to właśnie by wyglądało w taki sposób. Tutaj w ogóle jeszcze na okno powiesiłam firankę, bo o tym nie mówiłam. No i dobra, teraz przenosimy się właśnie do tej części i tutaj będzie
będzie szafka pod telewizor. I ta szafka pod telewizor, ja wiecie co, poświęcę się. Czy może nie poświęcę, ale trochę pomęczę, bo właśnie zrobimy sobie w taki sam sposób, jak było tam. Czyli użyjemy sobie takiego czegoś ze śnieżnej eskapady, to taki triczek, żeby sobie szafeczki tutaj jakieś fajne zrobić. Tylko akurat może nie na tych szafkach, bo te szafki są akurat takie, że mają wystające uchwyty na szuflady, dlatego trzeba będzie to zmienić. O, dobra, mamy to. Wygląda całkiem spoko. Dobra, no powiedzmy, że tak to zostawimy, ale tutaj ogólnie coś wystaje, w sensie wystaje ta krawędź właśnie tego, ale to sobie oczywiście zaraz czymś zastawimy, to po prostu tego nie będzie widać i będzie spoko dalej wyglądało. Tutaj widziałam, że jest też taki przesuwany wózek, dlatego właśnie tym wózkiem sobie tutaj to zostawimy, tą część zastawimy. Tutaj sobie dam kwiatka na ten wózek jeszcze, no i tutaj widziałam, że jest też dużo dekoracji. Tutaj ogólnie mi się te szafki już nie zmieszczą, co były nad tamtym telewizorem, dlatego ja bym bardziej tutaj popracowała w tej części, właśnie na tych szafkach, żeby coś tutaj dodać ciekawszego, a nie tylko, żeby tutaj stały dwie rzeczy. Tutaj jeszcze widziałam, że był taki beżowy dywanik, co prawda może nie taki, bo ten jest akurat taki ma brzydki beżowy kolor, ale dobra, niech będzie. Ej, dobra, ten pokój wygląda trochę brzydko. Tak sobie teraz zastanawiam, czy ja to robię źle, czy po prostu, no nie wiem, co tak powinno być. Ale dobra, została nam ta część tego pokoju i tutaj bym chciała zrobić, bo tam była taki jeden fotel po prostu ze stolikiem, który mi się już nie zmieścił jakby w tej części. No i ten stolik był po prostu zwykłym białym stolikiem, okrągłym, co prawda nie mogę teraz takiego znaleźć niestety, ale dobra, nie, mamy jednak. I tutaj sobie właśnie damy też to krzesło, bo ono też tam właśnie było. Widziałam tam też taki kosz, może z poduszkami, wydaje mi się, że tam był chyba taki, także można by sobie też tutaj gdzieś to wstawić, tutaj właśnie ten stolik z tym krzesłem, jeszcze może w tej części damy jakąś lampę, niech ta lampa to będzie po prostu ta, która stała też w tamtej części pokoju. Tutaj jeszcze dam roślinkę na tą część, no i wiecie co, tam widziałam też, że były użyte takie obrazy, takie fajne obrazy i może ja sobie wezmę obrazy z galerii, tak sobie teraz myślę, może w tym odcinku właśnie użyjemy. Dobra, wydaje mi się, że te by były tutaj spoko w miarę, dlatego ja sobie wezmę może taki, tutaj obraz sobie powieszę i jeszcze wezmiemy sobie też jakąś tak kolorystycznie bardzo podobny, to może weźmiemy sobie taki i może właśnie w tej części sobie powiesimy i wydaje mi się, że takie bardzo podobne właśnie były tam na tym obrazku, znaczy bardziej na tej inspiracji IKEA-owej. Także dobra, mamy ten pokój skończony, właśnie tak by się prezentował, no nie wyszedł najlepiej, ale wyszedł w miarę okej. Także dobra, przechodzimy teraz do jadalni i zobaczmy sobie, co tam za jadalnię też mamy. Dobra, jak widzicie, znalazłam tutaj taką inspirację. Tutaj mamy takie zielone szafki plus jakieś, wiecie, takie otwarte szafki też na jakieś rzeczy. Do tego wszystkiego drewniany stół z czarnymi elementami i do tego po prostu zwykłe drewniane krzesła, także wydaje mi się, że na spokojnie sobie to zrobimy. Trochę mamy małe pomieszczenie do tego zrobienia, ale wydaje mi się, że całkiem spoko może to wyjść. No i do tego wszystkiego jeszcze dużo roślinek tutaj jest na tych parapetach, więc może też parapety sobie spróbujemy zrobić. Też widzę, że tutaj jest jasna podłoga, dlatego oczywiście tej jasnej podłogi sobie też użyjemy. Tutaj bym chciała, czy może nie bym chciała, tylko tam trzeba tak zrobić, pomalować na zielono na pewno tutaj coś, te ściany, ale nie wiem, czy ja znajdę taki odpowiedni, wiecie co, kolor zielony. Chyba nie znajdę go. Weźmiemy sobie takie szary w takim razie, a po prostu zielone meble sobie damy. Mamy lekki problem w tym, że to jest po prostu bardzo małe pomieszczenie i to na pewno mi się nie zmieści wszystko, co tam jest. Dobra, powiem wam, że nie znalazłam tutaj z czarnymi po prostu elementami stołu żadnego. Jeju, to pomieszczenie jest takie małe. Dobra, ja sobie myślałam, że jest trochę większe. Dobra, nie zrobimy tego, co tam było. Nie ma szans. Dobra, po prostu damy sobie ten stół tutaj. Do tego oczywiście dołożymy takie krzesła, mniej więcej oczywiście, jakie tam są. Te będą chyba najlepsze krzesła. Takie w miarę podobne do tego, co tam jest, tylko że one są takie zdecydowanie w innym kolorze niż w ogóle ten stół. No dobra, no to trudno, będą w innym kolorze. I wiecie, co pomyślałam? Bo tutaj też jest parapet ogólnie, ale ja może zamiast tego parapetu, to właśnie zrobimy sobie te szafki, które tutaj były, te zielone i sobie właśnie tutaj damy jako taki parapet te szafeczki. I tutaj właśnie te szafeczki będą w tym miejscu. Tutaj jeszcze sobie stół przesunę w tą stronę. Tutaj wiecie co, usunę sobie te okna po boku, bo wydaje mi się, że nie są tutaj koniecznie potrzebne. I tutaj oczywiście chciałabym dać jakieś firanki. Jedyne firanki, które niestety mam, to są takie, o, ich nie widać, jeju, one wyglądają tragicznie. Dobra, no to musimy sobie tych użyć, no trudno. Dobra, wiecie co, bo wiem, że tam były takie półeczki z naczyniami i w ogóle takie różne rzeczy były. Dlatego też bym chciała te jakieś talerze tutaj pododawać, żeby coś właśnie stało na tym parapecie oprócz tych roślinek. Czyli właśnie te talerze z domowego kucharza można by sobie tutaj dać akurat. No nie mamy takich ani sztućców, ani nie mamy żadnych takich, wiecie, innych rzeczy do tego wszystkiego, ale jakby talerze akurat mogą tutaj być. Dobra, wiecie co, jedyne co można sobie jeszcze tutaj dodać, to jakieś takie pojemniczki, bo one akurat będą tutaj spoko w miarę wyglądać. Nad tym stołem na pewno potrzebujemy lampy, bo tam też była taka szara lampa. To weźmiemy sobie może taką, powiedzmy, że kształtem jest podobna, ale może kolorem trochę nie, ale kształtem jest podobna. Dobra, i jeszcze w tym miejscu możemy tak dla zasady powiesić właśnie takie szafeczki, żeby jednak były takie otwarte szafeczki gdzieś w którymś miejscu, bo w tym nie chcę wieszać, bo boję się, że to będzie niefunkcjonalne. A jak nad tym stołem damy, to raczej powinno być funkcjonalne. Dlatego też dam sobie tutaj jakieś dekoracje. Tutaj akurat dam jakieś może w tym miejscu książki, może w tym miejscu właśnie jakieś
cytrynki. Nie widziałam, czy tam jest dywan, dlatego teraz mam taką zagwózdkę, ale dobra, ten pokój też wygląda źle. Czy ja coś po prostu robię źle, czy nie, czy nie wiem. Dobra, ale powiem wam tak, tutaj nie będziemy szukać już przestrzeni na schody, tylko po prostu pomalujemy sobie tak, jak to było właśnie w tej jadalni. Tutaj sobie dodam tylko barierkę i dodam sobie oczywiście schody do łazienki. Nie schody, Boże, nie schody do łazienki, tylko drzwi. I tutaj sobie, wiecie co, jeszcze z tego, bo w ogóle usunęłam to, no ale dobra, jeszcze z tego sobie weźmiemy jakiś tutaj obraz i sobie powiesimy właśnie w tym korytarzu, bo on jest tak w miarę nawiązuje, powiedzmy, do właśnie tego salonu. No i dobra, teraz przechodzimy, może przejdziemy sobie do kuchni. Mam nadzieję, że kuchnia ta jakaś się fajna znajdzie. Dobra, wiecie co, chyba ta kuchnia będzie najlepsza do zrobienia w Simsach, najłatwiejsza znaczy, bo tutaj są takie zwykłe po prostu płytki, które my mamy w Simsach na pewno. Chodzi mi o te właśnie z domowego kucharza, no i tutaj są zwykłe po prostu blaty drewniane plus biała szafka, plus jakieś takie, wiecie, sprzęty metalowe. Więc jakby to jest do zrobienia totalnie teraz w tym momencie. Z domowego kucharza to oczywiście musimy sobie wziąć to. Tutaj nie wiem, jaka była podłoga w ogóle w tej kuchni, ale domyślam się, że po prostu była zwykła biała, no bo inaczej to by tutaj nie pasowało raczej. Także zrobimy sobie oczywiście to. No i dobra, teraz szukamy odpowiednich właśnie szafek i mam nadzieję, że takie się znajdą. Czemu nie ma szafek z blatami drewnianymi, białych? Ta jest jedyna i to jest z wiejskiej sielanki. Nie wiem, czy to będzie tutaj pasowało, chociaż w sumie. I powiem wam, no nie wygląda tak jak na obrazku, na pewno nie. Ale będzie tutaj pasowała nawet do tamtych pomieszczeń, także ja chyba polecę właśnie w te tutaj właśnie szafeczki. I dobra, do tego wszystkiego nam potrzebna jest lodóweczka i weźmiemy sobie ją metalową. Do tego wszystkiego tutaj będzie nam potrzebna kucheneczka i ta kucheneczka też będzie taka, wiecie, po prostu zwykła metalowa. No i po tej stronie jeszcze damy sobie zlew. Dobra, ogólnie widzę, że nad okapem, koło okapu, tak, tu jest okap, dlatego też okap musimy dać i ten okap jest czarny, więc sobie po prostu damy okap nad kuchenką, ale właśnie zmierzałam do tego, że tutaj są szafeczki, półeczki właśnie koło tego okapu, to niestety będziemy musieli dać je tutaj, ale to może i dobrze. Te półeczki są zwykłe białe i tutaj sobie właśnie może w tej części nawet je damy. A w ogóle, jeżeli wam się podoba ten odcinek, to zostawcie koniecznie lajka i jeżeli chcielibyście w sumie drugą część z tego, może z jakiegoś innego sklepu meblowego, to oczywiście dajcie znać w komentarzu. Sobie tak myślę, że te jakby dzbanki z wiejskiej sielanki to są mega spoko, jaka właśnie taka dekoracja, tak jakby szklanki, patrzcie, jak to się tak fajnie postawi tutaj, tak można powiedzieć pod takim samym kątem, w takiej samej pozycji i tutaj damy sobie takie ze cztery, to w miarę spoko to wygląda faktycznie jak takie szklanki, jak właśnie na tamtym obrazku, także polecam, Simdora poleca. Także tak właśnie ta półeczka będzie się prezentowała. Widzę, że tutaj są jeszcze jakieś takie, wiecie, standardowe rzeczy typu jakieś po prostu pojemniki na łyżki obok właśnie tej kuchenki, dlatego ja też sobie tutaj to porozstawiam. Tutaj też widzę, że jest zasłonka ogólnie na tym oknie, dlatego też może sobie taką dodamy i ona jest taka dosyć beżowa, bardzo podobna do tej. Dobra, tutaj dodałam jeszcze deskę do krojenia i misę z owocami i to by było chyba na tyle ogólnie w tym jakby właśnie w tym pomieszczeniu. Chyba wszystko zostało wykorzystane, w miarę jest podobnie, szczególnie te półeczki są mega podobne i teraz jedyne, co nam zostało w sumie na parterze, no to została nam oczywiście łazienka. To jakaś taka dziwna jest ta łazienka, ale dobra, no spróbujmy sobie ją zrobić, bo to jedna z takich po prostu i tak lepszych, lepiej wyglądających po prostu łazienek, więc dobra. Dobra, to wydaje mi się, że nawet te płytki będą tutaj najlepsze i do tego weźmiemy sobie na podłogę te płytki takie o. Wiecie co, po prostu zrobię inny układ tej łazienki, bo mi po prostu nie będzie tutaj nawet on pasował, taki, który tutaj już jest. No, ogólnie to na pewno potrzebujemy gdzieś tutaj zrobić prysznic i powiedzmy, że ten prysznic będzie w tej części. Tutaj sobie oddzielę to w ogóle szybę sobie dam na to, bo tutaj raczej też właśnie była taka szyba, nie wiem, czy ona była zamykana, ale dobra, dajmy sobie po prostu tutaj szybę i tu będzie właśnie prysznic. I w tym miejscu chciałabym właśnie dać tą umywalkę. Ta umywalka jest wisząca, co prawda. Nie wiem, czy taką znajdę tutaj. Może weźmiemy sobie po prostu taką. I dobra, tu jest dosyć ciekawa rzecz, bo ta szafka jakby jest z przesuwanym lustrem, ale ja tego totalnie nie zrobię w Simsach. Chociaż w sumie, czekajcie, nie, no ja muszę sprawdzić, czy ja potrafię to zrobić w ogóle. Dobra, nie. Podejmuję się wyzwania. Podejmuję się wyzwania totalnie. Dobra, lecimy z tym. Dobra, mamy to zrobione. Mamy szafeczkę zrobioną. Powiedzmy, że ona wygląda tak i teraz musimy milion ścian sobie odbudować w tym naszym domu. Nie, czekajcie, ja jeszcze nie skończyłam. Boże, już myślałam, że skończyłam. Jeszcze lustro tu trzeba powiesić na tym. Patrzcie, jak to wygląda, to identycznie wygląda jak tam. W sumie nie wygląda źle. Dobra, dajmy tutaj jakieś dekoracje na tą szafeczkę, żeby nie było, żeby po prostu daremno to robiłam wszystko. O, jakieś tutaj ze dwie rzeczy i tyle. Tutaj jeszcze z tej strony możemy zrobić taką ręcznikownię. I dobra, co jeszcze nam tutaj zostało? No jest ten wózek znowu, ale tego wózka to raczej nie będę tutaj dawać. Chociaż jeszcze zobaczymy. Dobra, na pewno chciałabym dać tutaj kibelek i ten kibelek zrobimy sobie oczywiście biały, niech on będzie taki. Tutaj sobie papier toaletowy przywiesimy obok niego i widzę, że tutaj nie ma żadnej zasłony. Znaczy to okno jest w takiej wnęce, ale wydaje mi się, że tam powinna być jakaś roleta, więc dajmy sobie jakąś roletę. Dobra, wiecie co? Zrobimy sobie parapet po prostu. Dajmy sobie tutaj jakąś czarną po prostu półeczkę i na tym parapecie właśnie jakieś dekoracje też damy. No i dobra, spoko, niech będzie.
Nie wiem, czy wygląda tak jak w Ikea. No nie wygląda, no ale dobra, przechodzimy dalej. Wiecie co? Od razu sobie zaczniemy od zrobienia łazienki na górze i tutaj wybierzemy sobie może jakąś już inną łazienkę. Tutaj sobie oczywiście do każdego pomieszczenia pododaję jeszcze drzwi i to będą po prostu zwykłe białe drzwi. Korytarz zrobimy sobie taki, wiecie co? Taki jaki ja zrobiłam na dole, nie będziemy się z tym męczyć, bo jakby też mi się wydaje, że na korytarz jakiegoś takiego specjalnego rozwiązania nie znajdę. Tutaj wiecie co? Sobie powiesiłam jeszcze obrazy. Niech one sobie tutaj będą. Oczywiście wzięłam też je z galerii. I dobra, szukamy sobie kolejnej łazienki oczywiście. Dobra, znalazłam kolejną łazienkę i ona wygląda w taki sposób. I ja znowu mam mętlik w głowie trochę. Z tego względu, że po prostu w tej łazience nic nie widać takiego specjalnego. To po prostu jest jakby... Tu chyba jest prysznic obok. Też mi się tak wydaje, że tu jest prysznic. Te zdjęcia łazienek na Ikea po prostu są tragiczne. Nie widzę tutaj żadnych po prostu kafelek, które by mi pasowały. Dlatego wiecie co zrobimy? Po prostu weźmiemy sobie taką cegiełkę, a po prostu te pozostałe ściany zrobimy sobie takie szare, jakie są po prostu nad tą cegiełką, tam właśnie na tym zdjęciu były. No i potrzebujemy jakiejś ładnej umywalki, której ja prawdopodobnie i tak nie znajdę, bo takiej nie mam. Także no śmieszny challenge, naprawdę mega super jest. Nawet zielonych nie ma. Zacznijmy od tego, że nie ma nawet zielonych takich rzeczy. Dobra, wiecie co? Weźmiemy sobie taką, co prawda. Co prawda nie jest ona jakaś taka, wiecie, po prostu nowoczesna, ale będzie w miarę pasowała. Do tego, tak jak było tam, to weźmiemy sobie taką szafeczkę, dostawimy. Co prawda nie jest tych samych rozmiarów. Dobra, tutaj dajemy sobie prysznic, uwaga, z tej strony, tutaj z tej strony dodamy sobie toaletę, żeby właśnie już te wszystkie armaturowe rzeczy tutaj były. Wydaje mi się, że ta toaleta powinna być funkcjonalna, jeżeli nie, to trochę ją może przesunę w tą stronę, tak troszeczkę tutaj, żeby można było korzystać z niej. Dobra, widzę, że tutaj znowu jest jakaś otwierana z lustrem, tym razem nie chce mi się już bawić, więc sobie użyjemy takiej. I co, potrzebujemy dodać tylko jakieś tutaj dekoracje, czyli jakieś szczoteczki do zębów, jakieś tutaj oczywiście dozowniki na mydło, coś w tym stylu. Widzę, że tutaj jest jeszcze kosz na śmieci, więc można by w sumie go gdzieś tutaj wsadzić też. Dobra, widzę, że tutaj jeszcze jest roślinka, więc można by tak ewentualnie wstawić ją gdzieś tutaj na tym blacie, bo akurat znowu parapetu nie mamy. Właśnie, szkoda, że w Simsach nie ma parapetów. Ale dobra, tak będzie przez dwa. Kolejna łazienka, nice, która w ogóle nie przypomina tego, co tam powinno być. Dobra, ale przenosimy się do sypialni i mam nadzieję, że te sypialnie wyjdą trochę lepiej niż te wszystkie inne pomieszczenia. I zajmiemy się może tą największą na razie sypialnią, a później właśnie przejdziemy do tych młodzieżowych. Dobra, wiecie co? Zrobimy sobie taką sypialnię. To jest najlepsza sypialnia, którą tutaj znalazłam i wiem, że jestem w stanie ją zrobić po prostu. Tutaj jakby ona jest trochę w ciemniejszych kolorach, ale widzę, że tutaj po tej stronie jakby będzie można zrobić taką jedną większą garderobę, więc mega się z tego powodu cieszę, bo akurat takie rzeczy po prostu mam. Także dobra, pierwsze co, no to właśnie ja bym chciała tutaj zaznaczyć, że jest ta garderoba i ona będzie trochę dłuższa niż tutaj właśnie na tym zdjęciu i ogólnie, wiecie co, bo trochę inaczej to zrobiłem, bo jakby nie będzie ona w 100% taka sama, bo wiem, że tutaj po prostu ta szafa jest taka jakby większa, więc sobie po prostu zrobimy taką większą jedną szafę tutaj. Tutaj do tego wszystkiego doczepimy taką szafkę właśnie, że będzie można powiesić po prostu ciuszki na tym. Nie wiem, czy na tych oknach coś jest, ale wydaje mi się, że możemy sobie zawiesić na luzie jakieś tutaj zasłonki. O, albo takie coś. To będzie takie już lepsze niż taka zasłonka, bo ta zasłonka to będzie faktycznie zasłaniać wszystko. Dobra, w tej części potrzebujemy takiego najzwyklejszego łóżka, może bardziej w ciemniejszych takich kolorach, chociaż to jest akurat w białych kolorach. O, to by się fajnie... Dobra, wiecie co? To jest spoko. Co prawda łóżko tam w tamtym było czarne, znaczy białe, a u nas jest czarne. O, weźmiemy sobie taki szary kolor i właśnie tą część też sobie pomalujemy na szary kolor, a tą właśnie zostawimy sobie taką białą. I w tej części na pewno potrzebna jest roślinka i dobra, już nie będę używać tej, co używam ciągle. Weźmiemy sobie może jakąś taką. Tutaj też była lampeczka. No i dobra, tutaj jeszcze pododaję jakieś pudełeczka może, wiecie, żeby coś tutaj było na tych jednak komodach, w tych szafkach tutaj po prostu. Dobra, wiecie co? Przesunę to łóżko może, kurczę, może tak je zrobimy? To ale to już będzie co innego, co będzie już co innego. Ale wiecie co? Tak chyba będzie lepiej to zrobić, bo wydaje mi się, że i tak tu będzie przejście, a to wygląda zdecydowanie lepiej ten pokój w taki sposób, jeżeli jest ułożone to łóżko. Tutaj w ogóle jest kamień na tym łóżku, nie wiem czemu, ale dobra, dajmy sobie też. Albo po prostu jakieś rzeźby sobie dajmy na to łóżko. O, może takie coś. I dobra, potrzebujemy tutaj też jakichś fajnych obrazów, więc ja sobie oczywiście z galerii wezmę obrazy, bo ja teraz po prostu jestem uzależniona od obrazów z galerii, aż po ostatnim odcinku oczywiście z trikami z TikToka, także zapraszam. I weźmiemy sobie właśnie tego i sobie weźmiemy jeszcze taki obraz, damy z tej strony. Dobra, oczywiście nie widzę, czy jest dywan, ale raczej domyślam się, że powinien tutaj być jakiś fajny dywanik, więc może damy sobie po prostu szary tutaj gdzieś pod to łóżko. Dobra, w sumie znalazłam, że w tej drugiej części też są takie jakby szafeczki, tylko że to są już takie szafeczki bardziej otwarte, takie właśnie, co daliśmy przed chwilą w łazience, czyli takie coś i tutaj są po prostu porozkładane na tym jakieś książki, więc jakby wydaje mi się, że całkiem spoko i możemy właśnie to zrobić. Dobra, i tak to by właśnie mniej więcej wyglądało. Jeszcze może tutaj na górę sobie po prostu też jakąś
jakąś lampkę dodamy. To jest chyba najlepszy pokój, który zrobiliśmy tutaj. Tak mam wrażenie trochę. No ale dobra, no nie, naprawdę. To jest chyba jeden z lepszych pokoi, które tutaj zrobiliśmy, bo te na dole tak mi się niezbyt podobają, a to jest naprawdę ładny pokój. Dobra, teraz przejdziemy do tego pokoju i tutaj oczywiście będzie pokój, może zrobimy sobie dla niemowlaka, jeszcze zobaczymy, co tutaj fajnego uda mi się znaleźć właśnie na tej stronie. Dobra, znalazłam taki pokój i wydaje mi się, że on będzie całkiem fajny tutaj do zrobienia, z tego względu, że po prostu tu jest łóżko piętrowe, a ten akurat pokój nie jest zbyt duży, ten, który właśnie tutaj będziemy teraz mieć, także możemy sobie takie coś spróbować tutaj właśnie zrobić. Oczywiście lecimy z podłogą na sam początek i damy ją sobie taką jasną, w sumie w każdym pomieszczeniu daje jedną samą podłogę, ale po prostu we wszystkich pomieszczeniach jest taka jasna podłoga i sobie pomalujemy oczywiście te ściany na biało i teraz tak, potrzebujemy jakiegoś łóżka piętrowego, które będzie takie w miarę zabudowane, mieć szczebelki, ale raczej takiego chyba nie ma w Simsach. Dobra, teraz jestem zdziwiona, jednak jest takie łóżko i ono jest z Wystroju Marzeń, także spoko. Niech ono będzie tutaj, bo tutaj będzie po prostu światło wpadało i w ogóle i te sprawy. I tutaj właśnie sobie wstawimy też biurko pod właśnie to łóżko. To biurko to sobie weźmiemy po prostu zwykłe białe, do tego jakieś też krzesło. Może weźmiemy już w takim niebieskim kolorze, chociaż tam było chyba w innym, ale dobra, dajmy niebieski po prostu kolor. Do tego wszystkiego tutaj jeszcze musimy dać parę dekoracji właśnie na to biurko, jak zwykle zresztą. Dobra, także tak właśnie będą prezentowały akcesoria na tym biurku. W tej części można by w sumie umieścić... Co to było? To był jakiś w ogóle fotel tutaj był taki bardziej zabudowany. Powiedzmy, że on wyglądał trochę jak ten. To może go w sumie możemy tutaj dać. Do tego wszystkiego jeszcze chciałabym powiedzieć jakieś zasłony, tak po prostu, żeby one były, chociaż tutaj akurat nie ma tych zasłon pokazanych jakoś bardzo. Więc może damy sobie takie po prostu i tutaj na to okno również. Tutaj widziałam, że też był dywan właśnie niebieski, więc na pewno w tej części musimy go tutaj dać. O, to może weźmiemy sobie nawet w takie kwiatuszki. I dobra, w tej części no to już zrobimy sobie właśnie tą taką komodo szafkę czy coś takiego. I na górę też sobie damy jakieś tutaj szafeczki. Tutaj dałam jeszcze takie zwyczajne dziecięce dekoracje, typu jakieś po prostu samochodziki, jakieś zabawki po prostu. I widzę, że tutaj jeszcze w ogóle na tej ścianie w tym pokoju było powieszone lustro, więc można by też sobie powiesić je. O, takie o. Także w miarę spoko. Jeszcze może tutaj gdzieś właśnie koło tej części damy jakieś takie miejsce na ciuchy. To by było też w miarę takie realistyczne. Dobra, tutaj jeszcze jak widzicie dodałam dinozaura kolejnego, bo tutaj trzeba dać dinozaury, bo tu widzę, że są dinozaury. Dałam jeszcze plecak w tym miejscu, także wydaje mi się, że też spoko wyszedł w miarę ten pokój i ogólnie też jestem zdania, że jest to jeden z lepszych pokoi, które tutaj zrobiliśmy dzisiaj i teraz przechodzimy do ostatniego. I tutaj znowu będzie sypialnia, także mam nadzieję, że też wyjdzie tak dobrze, jak wyszły po prostu te poprzednie. Dobra, znalazłam coś takiego, to się nazywa magiczny pokój, czy tam magiczny spokój, ale wydaje mi się, że jest całkiem spoko i będzie takie trochę odmienne od tych innych pokoi. Dobra, teraz skumałam, że to są z Harry'ego Pottera rzeczy. Także dobra, tutaj już jest inna podłoga niż w tamtych pomieszczeniach, ale damy sobie tą samą, po prostu jakby wszędzie musi być ta sama. I dobra, także lecimy na pewno najpierw z granatową ścianą. Te granatowe ściany sobie damy może w tym miejscu i sobie pozostałe zrobimy na czarno, pomalujemy po prostu. I jeszcze potrzebujemy tutaj dać właśnie jakieś łóżko. Akurat takiego łóżka w Simsach to nie mamy zbytnio, ale mamy za to takie. Ono co prawda nie jest z każdej strony, nie ma tego druta metalowego, ale tutaj będzie miało przynajmniej po tej stronie i po tej. Tutaj widzę, że też są czarne zasłony na tych oknach, dlatego też sobie damy te czarne zasłony na każdym oknie, który tutaj jest. Dobra, tutaj akurat widzę, że był dywan taki bardziej ciemniejszy, także sobie oczywiście też ten dywan tutaj damy sobie też biurko, damy sobie też szafę i zobaczymy, mam nadzieję, że to wyjdzie spoko. I właśnie w tej galerii poszukamy sobie obrazów z Harry'ego Pottera. Tutaj jeszcze w tej części zauważyłam, że jest taki stolik zwyczajny, po prostu zwykły czarny, dlatego też sobie tutaj go damy i dam sobie od razu tutaj jakąś fajną lampeczkę. Dobra, wiecie co, weźmiemy sobie taką. To jest ta taka ze ślubnych historii, ale wydaje mi się, że spoko to będzie wyglądała właśnie. Wygląda bardzo podobnie do tamtej, co była, także musimy ją sobie tutaj koniecznie dać. I jeszcze w tej części, tutaj właśnie w ogóle dałam szafę, nie wiem czy o tym mówiłam, ale dałam czarną szafę i jeszcze tutaj właśnie w tej części sobie damy też czarne biurko. No i tutaj właśnie przy tym biurku też jest taki gaming stuff, można powiedzieć, więc damy sobie takie gamingowe rzeczy trochę. Dałam tutaj też ramki na obrazki, dałam też tutaj właśnie pudełeczka i jeszcze damy sobie tutaj jakąś lampeczkę. I dobra, no i zostało nam właśnie poszukać tylko tych obrazów z Harry'ego Pottera i żeby tutaj właśnie na te ściany dać, ale nie wiem, czy to mi się uda. Dobra, co my tutaj mamy? No mamy jakiś Dumbledora, mamy jakąś tą Hermionę, może Hermionę Hedwigę. Dobra, ale tak, lecimy najpierw może z Hogwartem. Sobie tutaj właśnie obraz Hogwartu też powiesimy. Wydaje mi się, że spoko będzie tutaj. Może właśnie Hedwiczkę sobie tutaj weźmiemy, damy nad tą stronę i tutaj jakąś taką drugą w kapeluszu. Ej, ale to jest słodziaśne ten, o akurat. Dobra, jeszcze weźmiemy sobie z Gretka, może damy na tą część, żeby tutaj było tak fajnie, tak powiedzmy, tak w miarę pasująco do siebie kolorystycznie, bo tutaj akurat są sufki. O, ten jest jeszcze spoko obrazek. Dobra, jeszcze damy taki, żeby tutaj, wiecie, po prostu było dużo rzeczy. Także dobra, tak właśnie się będę prezentował ten pokój. Powiedzmy, że jest w miarę spoko, gdyby nie te plakaty tutaj, które mnie uratowały dupsko, to by inaczej to wyglądało, ale dobra, tak właśnie się to prezentuje. Tak właśnie się prezentuje góra. Oczywiście moim zdaniem najlepiej wyszły te dwa pokoje, ale oczywiście o tym wy zadecydujecie w komentarzach, więc zapraszam was do ich pisania. I zostawcie lajka.